Was Krystyn żegna Państwa ciepło. Do widzenia Państwu. Wstydzisz się zadać swojej ulubionej wróżce pytanie podczas programu? A może mieszkasz w kraju, z którego nie ma specjalnej linii do studia ITV? Zadaj pytanie wróżce przez internet. Wejdź na stronę www.itv.net.pl/ezo, wpisz swoje pytanie i dalej postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie. A potem po prostu czekaj na odpowiedź. Pamiętaj, www.itv.net.pl/ezo. To twoje miejsce magiczne. Od wielu lat dbamy, by każda chwila twojego życia była wyjątkowa, komfortowa, bezpieczna i zawsze sprawiała ci radość. Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz dobrego oparcia i wygodnego rozwiązania. Fabryka mebli Gawin. Gawin. Meble dla ciebie. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy program zaczynamy w Willi Foxal, ale dzisiaj z naszą kamerą zajrzymy naprawdę w bardzo wiele miejsc. Będziemy na pokazach mody, będzie ogólnie dużo mody, dużo pięknych modelek i wywiad z gwiazdą, która jest na okładce najnowszego butiku. Zatem atrakcji będzie wiele. Zapraszam. Yeah. La, 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 la. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably because my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, 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 baby. No, 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 don't lie. Cause you no, 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 yeah. You no, 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 you gotta try. Obiecywałam pokaz mody i piękne modelki? Słowa dotrzymuję. Zapraszam na relację z konkursu New Age Model Face 2005. Dziś w programie zobaczycie naprawdę wiele pięknych kobiet. Jedną z nich jest czołowa polska top modelka, Ania Jagodzińska. Witam cię serdecznie, ale dzisiaj wiem, że nie tylko w roli modelki. Nie, dzisiaj w roli jury. Będę oceniać kandydatki. Powiedz nam najpierw, gdzie się znajdujemy i co to właściwie za konkurs? Co dzisiaj się będzie odbywało tutaj? Jesteśmy na konkursie New Age Model Face, który jest organizowany przez agencję Model Age. Szukamy nowych talentów, nowych twarzy, nowych modelek. Czy masz jakąś swoją faworytkę?
sumie miałam okazję właśnie poobserwować te modelki, ale myślę, że wszystko wyjdzie, jak wyjdą właśnie, wszystko się okaże, jak wyjdzie na wybieg. Słuchaj, kiedy trzeba zacząć się tym zajmować, żeby zostać taką właśnie czołową top modelką? To znaczy, wiesz co, ja nie wiem, ja, jeżeli jak spojrzeć na mnie, ja faktycznie interesowałam się modą, jak byłam już od wieku 13 lat praktycznie to się we mnie tak zaczęło dziać. Ale od kiedy? Nie wiem. Chyba się trzeba z tym wszystkim urodzić. Bo modą się można interesować, ale właśnie, żeby wykonywać ten zawód, może nie każdy jest stworzony. Nie chodzi mi ze względu właśnie sylwetka, profesjonalność, ale także trzeba być strasznie silnym. Jak? I fizycznie. A jak to u ciebie się zaczęło? U mnie, ja wysłałam zgłoszenie do agencji Model Face, znaczy nie Model Face, przepraszam, New Age. I od tego się wszystko zaczęło. Później przyjechała agencja nowojorska, zobaczyłam jej i tak, no chciałam cię w Nowym Jorku, no dobrze. I zgodziłaś się, pojechałaś do Nowego Jorku, nie bałaś się? Nie bałam. Znaczy, ja już wcześniej byłam w Japonii, także miałam jakieś obeznanie z tym całym światem. No ale oczywiście na początku było straszne przeżycie, niesamowite. W ogóle moi rodzice strasznie zestresowani. Strasznie się bałam, ale mówię, no idę za marzeniami. Za tym, co mnie ciągnie. Jakie są plusy i minusy bycia modelką? Plusy? Poznawanie nowych ludzi, otworzenie się zupełnie na inny świat. Takie właśnie zobaczenie świata, gdzie ja praktycznie bym w wieku 17 lat nigdy nie mogła ujrzeć. W wieku dopiero, może za czas studia bym dopiero miała okazję. A minusy, gdzie praktycznie, no nie można zawierać w sumie znajomości, bo znajomości wszystkie się rozpadają, no, nie są trwałe i może takie bardziej przyziemne sprawy, jak prawo jazdy, którego nie mam czasu nigdy zrobić. Ja też przyznam się więc i mamy ten sam problem. Dokładnie. Więc nie tylko u modelki takie rzeczy wychodzą, u mnie też, ale mam nadzieję, że niedługo obie będziemy jeździć samochodami, ale wróćmy do tej kariery modelki. Z czego jesteś najbardziej dumna? Najbardziej dumna? Znaczy najbardziej, bo ja ogólnie chcę studiować psychologię, także najbardziej dumna jestem, że mogę spojrzeć na tych wszystkich ludzi, nie na to wszystko ze względu takiej właśnie moimi oczami, na przykład nie tak jak ktoś widzi w telewizorze, tylko od środka, poznać ich zachowania, także z tego jestem najbardziej dumna, że mogę właśnie poznawać innych ludzi.